moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam trochę siewu kukurydzy. My sobie bierzemy usługę, kiedyś sialiśmy sami. Po tej stronie tutaj już jest część zasiana. Za mną siewnik sobie ładnie jedzie. Za chwilę wam pokażę co, gdzie i jak. W tym roku jednak zadecydowaliśmy, że siejemy sobie 90 hektarów, niecałe 87,8. Resztę kiszonki brakującej, która nam będzie brakowała, jakby do tego, żeby wykarmić nasze zwierzęta w gospodarstwie, dokupimy sobie, ponieważ już tak robimy nie od dzisiaj. Robimy tak nie od dzisiaj i kupujemy sobie kiszonkę z kukurydzy. Za mną jedzie nasza manitka, bo przed chwilą ładowali chłopacy kukurydzę. No my działamy na wielu frontach. Na drugim gospodarstwie pracownik sobie sieje nawóz. Sieje sobie nawóz, sól potasową sobie sieje na łąkach i trochę na pszenicę jeszcze, drugą dawkę, ponieważ dawka jest rozbita na po prostu na dwie, żeby łatwiej się przyjęła. Nic, nie będziemy gadać, przyjaciele moi, lecimy sobie do siewnika, pokażę wam jak to u nas chodzi, jak działa. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć taką ważną sprawę, albo i nieważną. Chłopak, który przyjechał na usługę, dzisiaj opierdzieli do wieczora, tak myślę do 23 od rana, 50 hektarów, nie? Jedziemy horszem, z ciągnikiem mocnym. Zresztą ten ciągnik pomarańczowy już znacie, więc lecimy. Jesteśmy już na polu.
Siewniczek, Chorsza. Ośmią sekcyjny, bardzo ładny. Tu mamy te usługi, jakby ktoś sobie życzył, zapraszamy do kolegi. Bardzo fajna firma, przyjazna, szybka, solidna. Koń to jest stary koń, sęcior, męcior, tak wyglądający, pomarańczowa edycja limitowana. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Siew kukurydzy pójdziesz dzisiaj, jutro i mamy skończone. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz kliknięcie dzwoneczka oczywiście. Ja się żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam, hej!